Duchu Święty, Ty jesteś dawcą nowego życia. Oddajemy Tobie ten czas. Przyjdź swoją obecnością. Dawaj nam Twój ogień, Twoją miłość przez niepokalaną Matkę Kościoła. Prosimy o to. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Moi drodzy, witam w pierwszym spotkaniu Diakonii Modlitwy w roku 2019, który już jest półtorej miesiąca za nami, bo dziś 15 lutego. Ta połowa lutego jest dla nas, dla naszej wspólnoty Ruchu Światło Życia w Irlandii, związana z takimi rzeczami, które jesteśmy zaproszeni, aby nosić w sercu, bo to też jest mowa Pana Boga. Kiedyś ksiądz Blachnicki taką miał krótką konferencję, nawet taką książeczkę można kupić, bardzo drobną, malutką. Rola pamięci w życiu wspólnoty. Polecam. Rola pamięci w życiu wspólnoty. I my musimy nosić pamięć rzeczy, które się wydarzały, bo one pokazują, że my nie jesteśmy znikąd, ale jesteśmy w części jakiejś drogi, którą Pan Jezus prowadzi w swoim zbawczym planie. Część tej drogi również obejmuje to dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie. I o czym szczególnie powinniśmy pamiętać i co szczególnie zaprasza nas do postawy dziękczynienia, do naszego Magnificat? Po pierwsze, w tych dniach wspominamy wizytę ojca Franciszka Blachnickiego w Irlandii w roku 1984. Bodajże od 8 do chyba 17 lutego był na naszych ziemiach. 15 lutego akurat udało się do Cork na wieczorną nabożeństwo. Ale rzeczywiście ta jego obecność na pewno jest tutaj. Wiemy, że ksiądz Blachnicki, tego ruch też się musi uczyć, działa w przestrzeni świętych obcowania. I rzeczy, które się wydarzają, również są związane z jego wstawiennictwem. Dla mnie takim dowodem na to był właśnie początek, ten skromny początek Oazy Dorosłych, który przypadł na 9 lutego. Miał być w inny dzień, wyszło wtedy. I krótko po tym ustaleniu, że tak powiem, stało się dla mnie jasne, że to jest równy dzień, kiedy on właśnie 9 lutego tutaj przemawiał, w tym miejscu, tak? Jakiś jego znak obecności. I w tych dniach wspominamy. I również też, moim zdaniem, bardzo opatrznościowo, właśnie w taką niepamiętaną chyba przez nikogo wtedy rocznicę, odbyły się pierwsze rekolekcje ewangelizacyjne w Irlandii dla domowego kościoła, no, dla małżeństw, które zaczynały tak naprawdę formację w domu kościele. Te kręgi dopiero się formowały, dwa były troszeczkę starsze, miały aż jeden rok. I kończyliśmy 15 lutego, 4 lata temu. I myślę, że też jest to zachęta do wzniesienia Magnificat, bo naprawdę wielkie rzeczy Pan Bóg uczynił w rozwoju wspólnoty. Ja się wtedy nie spodziewałem, że tyle się wydarzy. Jest tu kilka osób, które było wtedy z nami. Spodziewaliście się? Znaczy, coś było, rzeczywiście dla mnie to wydarzenie jest takie troszeczkę profetyczne, ale rzeczywiście taki początek Ducha Świętego to jest zaproszenie do tego, aby wznieść to Magnificat. Bo rzeczywiście jest to jakaś historia. Nie o to chodzi, żeby ciągle mówić historyczne i tam napompować się tym, ale warto pamiętać o pewnych dotknięciach łaski, skąd też wyrastamy. O korzeniach jeszcze będzie trochę później. I też dzisiejszy dzień jest szczególny, bo 15 lutego to jest wspomnienie błogosławionego Michała Sopoćki, jeszcze bardzo mało znane wspomnienie, bo tak naprawdę chyba nawet w żadnej diecezji nie jest jako dowolne, może w białostockiej. Ale przynajmniej według kalendarza, jak widziałem, to tylko u sióstr, które założył. Człowieka właśnie, jeśli była jakaś taka akcja w internecie I'm the second, tak, czyli ja jestem na backstage'u, kto inny jest tutaj, to on jest właściwym człowiekiem od tego. Ponieważ wszyscy mówią o Faustynie, Dziele Bożego Miłosierdzia, Niedziela Bożego Miłosierdzia, Kult Bożego Miłosierdzia. Nikt prawie nie pamięta, że to był Michał Sopoćko, który stał za tym. To był ten, który rozeznał,
że Faustyna jest do tego powołana. Wszyscy, którzy czytają dzienniczek, czytają dlatego, że ksiądz Sopoćko kazał jej go pisać. Tak? Więc to jest też dla nas przykład. Ale nie tylko w jakimś dziele, które rośnie w Kościele i można powiedzieć rzeczywiście przez Kościół, szczególnie przez Jana Pawła II, było odczytane jako bardzo profetyczne na trzecie tysiąclecie. Również dla ruchu Światło-Życie to jest wymowne. W latach 30. główny obraz, jaki dominował Pana Jezusa, to był Chrystus Król. Korony potężne, akademie na cześć Chrystusa Króla. A Faustyna widzi obraz, a potem ksiądz Sopoćko poświęca wiele swoich energii i sił, żeby go namalować. Jezusa, który w skromnej szacie idzie. W skromnej szacie wychodzi, prawda, z otwartym sercem. Nie jako król, nie jako wódz, ale jako prosty sługa tak naprawdę. Jest taka wspólnota ruchu Światło-Życie, wspólnota życia we Wrocance, która, można powiedzieć, połączyła te dwa charyzmaty i nazywała się wspólnotą miłosiernego Chrystusa Sługi. I można powiedzieć, że rzeczywiście ksiądz Sopoćko w czasie, kiedy mało kto by pomyślał o Panu Jezusie jako słudze, bardziej jako król, jako wozu, właśnie Zbawiciel przychodzący w cichości, sługa, który przychodzi dać zbawienie. Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Chcę być z Tobą. I te jego relikwie, też tutaj otrzymane, złączone z pewnym doświadczeniem charyzmatycznym, o którym dzisiaj nie ma potrzeby mówić, są pośród nas. Odebrałem je z Białegostoku 2 lata temu blisko. I on też nam dzisiaj towarzyszy jako pewien świadek. Świadek słuchania głosu Boga. I to jest istotne. Tak? Słuchania głosu Boga i odczytywania mowy Bożej. Odczytywania mowy Bożej. Wchodzimy w tym dzisiejszym nauczaniem w 3-odcinkowy cykl poświęcony namiotowi spotkania. Nie będą to nauczania takie podstawowe, te, które możecie znaleźć w swoich materiałach formacyjnych, bo rolą diakonii modlitwy jest pogłębianie rzeczywistości, a nie mówienie o rzeczach podstawowych. Na tym polega formacja diakonalna, czy diakonijna. Więc nie będą tu takie rzeczy, które mogą być bardzo łatwo wyczytane w tej książeczce, namiot spotkań, jak ksiądz Franciszek Brachnicki, i z serii Szkoły Modlitwy w tej książeczce. Panie, naucz nas modlić się, część pierwsza. Tu jest też dużo o namiocie spotkania. To są teksty podstawowe, ale warto o tym pamiętać, bo czasem mam wrażenie, że ludzie nie do końca to rozumieją. To nie jest manual do modlitwy. To nie jest taki, wiecie, do it yourself. Ona ukazuje pewną wizję, do tego dotkniemy później, ale to nie wyczerpuje w ruchu całej rzeczywistości namiotu spotkania. Tak? To jest pewna inspiracja. My jesteśmy zaproszeni, aby w XXI wieku, także poza granicami Polski, ten charyzmat rozwijać. Charyzmat jest czymś dynamicznym, czymś co się zostało objawione, ale jest żywe. Jest ta twórcza wierność, do tego jesteśmy wezwani. Życzyłbym sobie, mam takie pragnienie, żeby ruch Światło-Życie 40 takich książeczek wydał nie tylko dla członków ruchu, czym jest namiot spotkania. Wtedy owocujemy, wtedy wydajemy owoc tego pięknego daru, jaki ruch Światło-Życie otrzymał, i trochę będę chciał wam właśnie w tej konferencji ukazać bardziej głębiej, nie tylko, że to jest piękna modlitwa, ale dlaczego, skąd ona w ogóle się urodziła i wzięła. Ale nim to zaśpiewajmy jakąś pieśń krótką. I rozpoczniemy naszą medytację o namiocie spotkania, o wizji, o tym wychowaniu do życia modlitwy od słów Pisma Świętego z pierwszej księgi Samuela. Z pierwszej księgi Samuela. Młody Samuel służył Panu pod opieką Helego. W owych czasach rzadko Pan przemawiał, a jeszcze rzadziej objawiał się w wizjach. Pewnej nocy kapłan Heli, którego wzrok już osłabł i był prawie niewidomy, spał na swoim posłaniu. Samuel także spał. Było to w świątyni Pana, w pobliżu Arki Bożej. Przed świtaniem, gdy lampa świątyni paliła się jeszcze, Pan zawołał Samuela. On odpowiedział: oto jestem. Pobiegł do Helego i powiedział: wołałeś mnie, oto jestem. Rzekł mu: nie wołałem cię, wracaj i śpi. Poszedł i ułożył się do snu. Pan znowu zawołał Samuela.
Wstał więc Samuel, poszedł do Helego i rzekł: Wołałeś mnie, oto jestem. Ten odrzekł: Nie wołam cię, mój synu, wracaj i śpi. A Samuel jeszcze nie znał Pana, bo jeszcze Pan mu się nie objawił. I po raz trzeci zawołał go Pan. Samuel wstał więc, poszedł do Helego i powiedział: Wołałeś mnie, oto jestem. Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc do Samuela: Idź i połóż się spać, a jeśli się zdarzy, że cię znów zawoła, wtedy odpowiesz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Samuel więc poszedł i położył się spać na swoim posłaniu. Wtedy Pan przyszedł, stanął i zawołał tak jak poprzednio: Samuelu, Samuelu. Samuel odrzekł: Mów, bo sługa Twój słucha. To słowo wprowadza nas w przestrzeń mówienia o namiocie spotkania. Nie wybrałem klasycznego tekstu z 33 rozdziału Księgi Wyjścia. Wrócimy do niego w trzecim nauczaniu, starając się zrozumieć, czym był biblijny namiot spotkania tak naprawdę, czym był tabernacle, jak to się mówi po angielsku. Ale właśnie od tego, od uczenia się słuchania głosu Pana. Namiot spotkania. Ci, którzy są w ruchu, myślę, mniej więcej wiedzą, na czym polega. Tak? Dam swoje krótkie świadectwo. Kiedy byłem na swojej pierwszej oazie w roku 1997, jest taki moment, za chwilę też o tym powiemy, że zostawia się ludzi samych, żeby się poszli pomodlić. I pamiętam to jak dziś. Nasz animator nas zostawił na jakiejś łące przy skarpie i mieliśmy coś przez 15 minut robić. Ja nie wiedziałem w ogóle, o co mu chodzi. Stałem i za bardzo wiedziałem w ogóle, o co mu tam w tym wszystkim chodzi. Tak? Mamy spotkanie, jakaś modlitwa. I rzeczywiście z tej oazy zerowego stopnia podstawowego nie wyniosłem żadnej praktyki modlitwy osobistej, takiej namiotu spotkania. Kiedy doświadczyłem obecności Jezusa Chrystusa przy moim nawróceniu rok później, rzeczywiście głęboko zapragnąłem poznawać Go głębiej przez Pismo Święte i ten namiot spotkania wziąłem bardzo mocno na serio do swojego życia i mogę powiedzieć, że oczywiście nie, że idealnie każdego dnia, bo były też w moim życiu trudne momenty, ciemności i jakiś burz, ale mniej więcej to pragnienie, aby poznawać, słuchać słowa przez 20 lat było takim konstans, tak? Czasem walką, ale był konstans. Szukania właśnie obecności Pana Jezusa w słowie, poznawania Go, mówienia Mu o swoim życiu, słuchania, co ma do mnie do powiedzenia, bo tym jest namiot spotkania. I myślę, że gdybyśmy zapytali większość ludzi, którzy przewinęła się przez ruch Światło Życie, z jakąś większą świadomością niż tego, że byli na oazie, to gdybyście zapytali ich po latach i gdybyście mnie zapytali przed powrotem po latach, co mi dał ruch Światło Życia, to na pewno bym powiedział, że nauczy mnie słuchać Słowa Bożego. I myślę, że wielu ludzi, którzy żyje dziś na ziemi, a może już nawet odeszło do wieczności, nawet jeśli nie pozostali w ruchu Światło Życia, to wielu z nich nauczyło się słuchać Słowa Bożego dzięki byciu w ruchu. Właśnie dzięki praktyce namiotu spotkania. Że Pismo nie jest tylko jakimś takim, co to w ogóle jest, tylko słowo życiodajne, które do mnie mówi, że muszę spotykać się. Nawet jeśli później, tak samo zresztą jak ja, też później tego nie nazywałem wprost namiotem spotkania, ale forma ta to była rzeczywiście namiotem spotkania. Papież Franciszek powiedział do młodych zgromadzonych w Panamie o dbaniu o korzenie. Ciekawe, że werbistą to samo powiedział pół roku wcześniej. Mieliśmy kapitułę generalną w lipcu. Mieliśmy ci przedstawiciele kapituły, czyli takiego najwyższego zgromadzenia zakonu, gdzie z całego świata zjeżdżają. I tam też papież namówił o dbałości o korzenie. I mówił też do młodych ludzi, aby dbać o korzenie, z których wyrastamy. To jest bardzo ważne. I dzisiaj też takie to nauczanie będzie dotknięcia, żeby zrozumieć korzenie tej modlitwy. Skąd ona się wzięła? Bo właśnie, mija 50 lat. Można powiedzieć, złoty jubileusz wprowadzenia do formacji oazowej namiotu spotkania. I wspomnienie tych korzeni, tak jak one się narodziły, oczywiście ta wizja się rozwija, ale warto je zrozumieć. Szczególnie warto je przypominać osobom, które weszły do ruchu Światło Życie poprzez domowy kościół, ponieważ ten aspekt rekolekcji oazowej w domu kościele i namiotu spotkania jest trochę inny,
Natomiast ten, skąd się narodził, potrafi coś zrozumieć. Bo jeśli ktoś jedzie, i to oczywiście absolutnie nie jest żadna krytyka rzeczywistości, tak jest rozwiązane, tak jest. Jestem na oazie, tak? 7:30, namiot spotkania. O 7:25 dzieci do diakonii wychowawczej, idą się bawić, a ja ze współmałżonkiem w ciszy i spokoju przez pół godziny modlę się przed Panem w Najświętszym Sakramencie. Korzenie początkowe były zupełnie inne. Namiot spotkania wcale nie był wpisany w grafik oazy, ale był praktyką, o którym każdy młody człowiek musiał dbać, a animator tylko czuwał, czy byłeś dziś w namiocie, czy nie byłeś dziś w namiocie. To uczestnik sam musiał szukać czasu, aby znaleźć czas na spotkanie z Panem, dlatego, żeby przez 15 dni wyrobił sobie nawyk szukania Boga, żeby to przeniósł do codzienności. Bo w codzienności też nikt mu nie będzie przypominał, żeby na ten namiot spotkania pójść. Tak to się narodziło 50 lat temu na oazach roku 69. Ciekawym jest, że rzeczywiście, jak mówimy o ruchu Światło Życie, on wyrasta z tak zwanego ruchu żywego kościoła, który również zaczął się 50 lat temu. Ruch Światło Życie rozeznał, że bardzo powinien się skupić na krucjacie 40-leciu, ale równie dobrze rok formacyjny mógł być o złotym jubileuszu ruchu. Bo to tak naprawdę rok 69 sprawił, że to, co dzisiaj nazywamy ruchem Światło Życie, jest ruchem. Bo najpierw były pojedyncze oazy, które się dokonywały, a później pojawiło się pragnienie właśnie od 69 roku, żeby między oazami była kontynuacja formacji i dni wspólnoty. Dni wspólnoty się zaczęło troszeczkę wcześniej, ale kontynuacja formacji. Ksiądz Blachiński napisał pierwszy program formacyjny dla dziewczyn i tak naprawdę właśnie wtedy narodził się ruch, czyli coś stałego, a nie tylko wakacyjne wydarzenia oazowe. Więc mamy 50 lat i ruchu żywego kościoła, i nawet spotkania. I to, że te rzeczy wyrastają obok siebie, wcale nie jest przypadkowe. Dlatego, że ksiądz Blachnicki wprowadził rewolucję w życiu chrześcijańskim. I nie boję się tego nazwać, że to jest rewolucja, jak się to dobrze zrozumie. Popatrzcie. Z takiego można powiedzieć, i znów, to absolutnie też nie jest krytyka, ani umniejszenie czegokolwiek, co teraz powiem. Taka zwyczajna wizja życia katolika to jest jaka? Żeby się modlił, tak? Ile razy dziennie? No, czyli rano i wieczór, tak? Żeby w niedzielę chodził do kościoła, tak? I jest takie przykazanie jeszcze z Soboru Średniowiecznego, przynajmniej raz w roku spowiadać, a w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować. I to jest z reguły wizja życia chrześcijańskiego, którą się przekazuje ludziom, tak? Módl się rano i wieczór, pacierz rano, wieczór, chodź do kościoła w niedzielę, przynajmniej raz w roku spowiedź święta. To jest standard katolicki. I nie wyśmiewam tego, bo to też ma wartość. I to też niektórych ludzi może ocalić. Ale ksiądz Blachnicki nie zatrzymał się na tym. Nie zatrzymał się, że to jest standard, że to jest norma życia chrześcijańskiego. I właśnie wprowadził to, że ponieważ życie tu życie bazuje bardzo mocno na tak zwanym personalizmie, czyli na osobowym przeżywaniu Boga, a nie Boga jako idei, nie Boga jako mocy, tylko jako osoby, która się chce komunikować. Wprowadził właśnie taką przestrzeń, którą nazwano na tym spotkania. Notabene chciałbym dojść, kto mu to powiedział, albo czy sam to znalazł. Skąd się to wzięło, że akurat na moc spotkania? Kto mu to sprzedał? Czy to sam wyczytał, czy gdzieś tam na studiach w Kulu jakiś inny biblista mu to podpowiedział? Są ciekawe niuanse. I wprowadził to jako standard. Czyli co to znaczy? Jeśli ja jestem człowiekiem wierzącym, to każdego dnia słucham, co Bóg do mnie mówi. Nie tylko spotykam się z Nim rannym pacierzem, wieczornym pacierzem, tylko to jest standard, bo Bóg jest żywy i mówiący przez swoje słowo, więc ja z Nim się chcę spotykać, bo on ma mi coś do powiedzenia. I to jest rewolucja. Oczywiście, że w Kościele były takie rzeczy dla zakonów. Rozmyślanie, medytacja, lekcja divina. To wszystko są piękne, dobre rzeczy z tradycją. Ale namiot spotkania jest czymś nowym, czy oryginalnym ujęciem w życiu Kościoła. Właśnie dane zwykłym, szarym katolikom. Tak? Nie kimś, kto zdecydował się, że będzie w zakonie, będzie miał super warunki. I nie jest też to rozmyślanie, tak? No bo rozmyślanie może być na przykład w życiu zakonnym rozmyślanie nad cnotą posłuszeństwa. I teraz przez 15 czy pół godziny myślę, co to jest to posłuszeństwo, na czym to posłuszeństwo polegać powinno, jakim ja powinien być posłuszny. To jest rozmyślanie, myślę o jakiejś idei, tak? A tu jest spotkanie. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha, spotykam się z Bogiem.
Tak? On ma mi coś do powiedzenia. Wychodzimy od słowa. Tak? To klasyczny tekst właśnie. Pierwszy jest pierwsze Słowo Boże. I to jest rewolucja. Warto sobie uświadomić. To jest rewolucja. Jak żywy byłby Kościół, gdyby każdy katolik 15 minut dziennie słuchał, co Bóg ma do powiedzenia? To byłaby rewolucja. To byłby właśnie żywy Kościół. Ludzi, którzy słyszą głos Boga. Dlatego wspomniałem, że namiot spotkania nie powinien być zarezerwowany tylko dla ludzi ruchu. My powinniśmy innych wychowywać, nawet jeśli do żadnej wspólnoty się nie dołączą. Uczyć ich przez swoje doświadczenie życiowe. A może byś spróbował w swoim życiu? A Duch Święty już poprowadzi. Tak? My nie formujemy się sami dla siebie, żeby stworzyć enklawę ludzi, prawda, wyrwanych ze świata złego. Tylko żeby promieniować, żeby się tym życiem dzielić. I popatrzcie, kiedy ksiądz Blachnicki przedstawiał Rusiatło Życia Karolowi Wojtyle, mamy ich tutaj zdjęcie obok i też relikwia na Pawła II, w kosmyk włosów z 1978 roku, czyli mogły pamiętać o zasadniczym wspólnoty, jak się nie obcinał przez półtorej miesiąca. Bo to jest właśnie te relikwie od brata zakonnego otrzymaliśmy. I było takie spotkanie, kiedy ksiądz Blachnicki chciał pokazać, czym jest Ruch Światło Życie, tak zwanej Komisji do Spraw Apostolstwa Świeckich. I kardynał Wojtyła ich zaprosił do Krakowa w 1976 roku. Już ruch się wtedy nazywał Światło Życia, od pół roku ponad. I tak ksiądz Blachnicki to ukazał. I warto, żeby to właśnie sobie uświadomić, że to mówienie na misie spotkania to nie jest mówienie dla mówienia. To jest bardzo głęboko wpisane w całą naszą wizję, co to znaczy, że jesteśmy uczniami Chrystusa. I ksiądz Blachnicki mówi tak. Żywy kontakt z osobą Chrystusa urzeczywistnia się na czterech płaszczyznach. Najpierw jako żywy kontakt ze Słowem Bożym, przeżywanie słowa Ewangelii jako słowa życia, jako słowa, które nie tylko informuje o pewnych prawdach, ale domaga się, aby nim żyć, aby wcielać je w życie. To właśnie ma wyrażać nasz znak, fozoe, światło życia. Światło musi być przyjmowane z naszą egzystencją, musi stawać się naszym życiem. Teraz druga bardzo ważna płaszczyzna. Druga płaszczyzna żywego kontaktu z Chrystusem to modlitwa. Osobista modlitwa, nie odmawianie pacierza, ale bezpośrednia rozmowa z Chrystusem oparta na Jego Słowie. Modlitwa jest odpowiedzią na Słowo, a ta odpowiedź przedłuża się potem na całe życie, jako życie wiary. Następną płaszczyzną tego osobistego spotkania z Chrystusem jest liturgia, zwłaszcza eucharystyczna. Wreszcie czwarta to wspólnota chrześcijańska. Wchodzi się w tę wspólnotę, którą nazywamy wspólnotą podstawową. Chodzi o tę wspólnotę, którą nazywamy wspólnotą podstawową. O wspólnotę, w której bezpośrednio przeżywamy relacje osobowe, gdzie znamy się po imieniu. W tej wspólnocie możemy uczestniczyć tylko przez podjęcie służby, postawy diakonijnej, razem przyjmując współodpowiedzialność za jej życie, za jej wzrost, służąc budowaniu wspólnoty przez swój osobisty charyzmat. I ksiądz Blachnicki to mówi oczywiście wszystkiego nie da rady przeczytać, bo to byłoby za długo. On najpierw mówi coś takiego, bo to mówi o tak zwanym apostolskiej świeckiej, żeby ludzie coś robili w kościele. I mówi, my czasem o tych ludzi chcemy, żeby coś zrobili w kościele. Tak, żeby księża sami nie byli wierni. To było w 1976 roku, ale to dziś jest ten sam motyw, tak? Żeby ludzie coś robili. I mówi, my oczekujemy od ludzi jakiegoś zaangażowania, a skąd oni w ogóle mają wziąć cokolwiek, żeby być zaangażowani? Najpierw trzeba spotkać Jezusa, spotykać się go w modlitwie, przez to spotykać go w Eucharystii i we wspólnocie i wtedy możesz wziąć odpowiedzialność za Kościół. Inaczej to jest w ogóle budowanie do góry nogami i wychodzi często z tego karykatura. Coś się dzieje, fajny event w kościele, piknik. No, sobie możemy wyobrazić wiele rzeczy, z którego tak naprawdę nie ma wiele życia. No bo jak ktoś, kto nie ugruntował się duchowo, może coś przekazać? Życie może być tylko z życia. I dlatego ta wizja namiotu spotkania to nie jest taki fiubździu księdza Blachnickiego w Ruchu Światło Życia, tylko to jest fundament, do tego jeszcze dojdziemy. Dlaczego to jest fundament? Bo nie można żadnego życia chrześcijańskiego, głębokiego, takiego żywego, zapalonego ogniem rozpocząć inaczej bez spotykania Jezusa jako osoby. Jako osoby, która kocha mnie, przyjmuje mnie, jest moim Zbawicielem i mówi mi czasem, mówi mi tak, żeby mnie nawrócić, ale to też jest z miłości. A propos apostolstwa, to powiem wam swoje świadectwo, bo oczywiście ta wizja spotykania Pana Jezusa w Słowie, w obecności nie jest jedyna, także w sakramencie Eucharystii. Kiedy ewangelizowałem lata temu na Woodstocku, była taka prosta zasada ewangelizacyjna. Nie byłeś godzina na adoracji, nie wychodzisz mówić o Jezusie.
nie byłeś godzinę adoracji z Nim, nie wychodzisz mówić o Jezusie, bo to nie ma sensu. To co ty chcesz ludziom sprzedać? Ideologię chrześcijańską? Możesz tylko, szczególnie w sytuacji takiej, można powiedzieć, niestandardowej, jaką jest ewangelizacja na festiwalu rock'n'rollowym, przekazać życie. I rzeczywiście ci, którzy żyli tak, wiemy, że Duch Święty dokonywał wielkich znaków. Ale najpierw musimy się spotykać z Jezusem. Najpierw jest On. On jest najpierw. Jakby to powiedział Jan Paweł II, na nowo rozpocząć od Chrystusa. To dał nam na życie tysiąclecie. Wspomniałem wam przedtem, że właśnie, o ile mamy pewien punkt wyjściowy namiotu spotkania, jakim jest ten 33 rozdział Księgi Wyjścia, mamy taki, można powiedzieć, tekst programowy, fragment rekolekcji ojca Franciszka pod tytułem Namiot Spotkania. I rzeczywiście tak jest, to jest tekst programowy wyjściowy, to jest uzupełniający, polecam, bo tu są też teksty o namiocie spotkania, szczególnie głoszone w tak zwanej wspólnoty niepokalanej Matki Kościoła, obecnie Instytutu. Ale właśnie warto i znów, być może w oazie rodzin nie jest to aż takie widoczne, ta różnica, zobaczyć kreatywność namiotu spotkania w wizji namiotu spotkania, jakie zawierają trzy stopnie oazy. Mówię o tym dlatego, że do dziś, niestety to dopiero się pojawi, Domowy Kościół nie ma swoich podręczników do drugiego i trzeciego stopnia oazy, ma tylko suplementy. Pełna przebudowana wizja oazy rodzinnej w takiej pełni podręcznikowej jest na razie tylko pierwszego stopnia, wbrew pozorom po 45 latach. W planie są, ale to czas przyniesie dopiero. I oczywiście to nie będzie kopia tej pierwszej wizji, nie? Ale chcę ukazać właśnie to, co było w pierwotnej wizji, chociaż w przypadku pierwszego stopnia to akurat jest to samo, bo nawet posprawdzałem, to jest praktycznie jeden do jednego zrobiony namiot spotkania. No więc właśnie, na początku zaprasza się człowieka, aby spotkał Jezusa w Słowie. Spotkał Jezusa w Słowie. Temu jest poświęcone główne wydarzenie pierwszej oazy pierwszego stopnia, by odkryć Jezusa obecnego w Słowie Bożym. On do mnie mówi, dla mnie to było, byłem katolikiem wiele lat. No nie aż tak wiele, z 16 żyłem na ziemi, tak, ale świadomie to może z 10, tak, jedną dekadę. Ale dopiero po pierwszym stopniu, jak zacząłem czytać Ewangelię, to sobie myślę, wow, ja znam tą osobę, o której jest to opisane. Ja z nią codziennie się spotykam na modlitwie. I to jest ten sam Jezus, o której pisze mi Łukasz, Jan i tak dalej. Spotkanie z Jezusem w Słowie. Drugi stopień oazy pokazuje bardzo mocno jego kreatywność, ponieważ drugi stopień oazy jest połączony z wyprawą. Wyprawa i namiot spotkania po dwóch. Idzie się razem i potem jest namiot spotkania w różnych miejscach, Szczelnica i tak dalej. Ale wizja namiotu spotkania na drugim stopniu to jest odkrycia Boga przymierza. Boga, który nie tylko właśnie odkrywam Panu Jezusa, że On był, żył, tylko Boga, który wchodzi w moje konkretne, realne życie. Anno Domini 2019. I Jezus Chrystus w swoim sensie odpowiedział na moje życie roku 2019. Nie na średniowiecze, nie na krucjaty, wyzwolenia człowieka. Tak, akurat, ale to jest inna historia. Na dzisiaj, na moje dzisiaj, dla każdego z nas Jezus ma odpowiedź na wasze dzisiaj. Realną. Ksiądz Blachnicki bardzo mocno podkreślał, żeby nie zrobić, o ile miał kontakty ekumeniczne i był bardzo ekumeniczny, to widział braki tak zwanego ruchu Jezusa, tak, który prowadzi do spotykania Jezusa na sferze emocjonalnej i który jakby wyrywa człowieka ze świata, żeby umieścić go w pięknym sanktuarium, żeby on o tym źle świata nie myślał. Tylko żeby był ja i Jezus. I już nikt obok nas się nie liczy. Tak? Że jest takie niebezpieczeństwo, nawet modlitwy uwielbienia. Właściwie oczywiście modlitwa prowadzi do zaangażowania w świat. Bóg przymierza. A trzeci stopień oazy, niektórzy byli niedawno, nie ma namiotu spotkania wpisanego w rozdzielniku. I to nie dlatego, że trzeba chodzić jak za początkowych latach rozwoju, tylko namiot spotkania jest związany z różańcem niepokalanej Matki Kościoła i medytacją. Ale co jest punktem medytacji namiotu spotkania? Dokument soborowy. Tak? Czyli gdzie Pismo Święte? Ale to jest namiot spotkania, tak? I mówię wam tylko dlatego, to jest taki przelot nad tą wizją, że ta modlitwa naprawdę ma przestrzeń kreatywności. Naprawdę jest spotkaniem osobowym mnie z Bogiem, ale jest tam przestrzeń kreatywności. I tak naprawdę rozwój namiotu spotkania
jest taką żywą tkanką podaną Duchowi Świętemu i jeśli ktoś praktykuje tę modlitwę, to przez lata zobaczy pewien rozwój. Pewne inspiracje, pewne intuicje, które Duch Święty poprowadzi, bo Duch Święty daje pewne unikalne rzeczy. Więc o ile trzeba się inspirować rzeczami, to nie jest manual. Każdy ma swoją drogę. Ja na przykład kończę nawet spotkania takimi modlitwami ułożonymi przez mojego założyciela Ducha Świętego. Tak? Od jakiegoś czasu, wcale nie tak wiele lat. Nie? I to jest mój, bo jestem werbistą. Modlę się na to spotkanie jako werbista, nie jako ktoś inny. Tak? Więc w tą przestrzeń, na to spotkanie przynoszę coś mojego. Coś mojego. Każdy może tutaj znaleźć tą przestrzeń duchową. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Namiotu spotkania nie da rady traktować. Nie lubię powiedzenia zrobiłem namiot spotkania. Co to jest zrobiłem? Rozumiem, że to jest takie, jakby to powiedzieć, potoczne. Ale to nie jest dobre słowo. Bo ta modlitwa, co? Odprawiłem mszę świętą. No właśnie, celebrowałem Eucharystię. Jest różnica? I popatrzcie, żeby dać wam przykład. Ostatni zapisek w życiu ojca Blachnickiego, jaki mamy, z roku 86. W klinice okulistycznej. Często się powołuje na ten cytat, żeby pokazać ludziom, jaka to jest żywa tkanka. Założyciel ruchu Światło Życie, kandydat na ołtarze. On namiot spotkania dał setkom tysięcy ludzi, a może i milionom. I co pisze krótko przed swoją śmiercią? Dni w szpitalu w Rockenhausen były ciężkie, bo jeszcze został mi zabrany dar modlitwy, namiotu spotkania. Tak? Nie robił namiotu spotkania? A może po prostu nie miał wewnętrznej siły się modlić? Rozumiecie, o co mi chodzi? Że to jest pewien dar spotkania, to nie jest automat modlitewny, że ciach, ciach, 15 minut i wszystko wyjdzie. Pod koniec swojego życia pisze, został mi zabrany dar modlitwy namiotu spotkania. Tak? I powołuję się często na ten przykład, żeby zrozumieć, pokazać ludziom, zrozumieć, o jakie rzeczy tutaj chodzi. Nie? Że to są piękne przestrzenie, ale z drugiej strony taka żywa tkanka. Kończymy powoli. Namiot spotkania jest tym, co łączy wszystkie gałęzie ruchu i wszystkie sposoby życia. Jak sobie zobaczycie, wszystkie sposoby formacyjne wszędzie są wpisane. I w instytucie, nie czytam konstytucji, ale jestem pewien, że jest. Dla Unii Kapnowsza Zasługi. I ksiądz Blachnicki pisze tak, mówi, bo to była konferencja, fundament, to jest coś, co na pewno łączy wszystkie gałęzie. I ciągle podkreślamy, że fundamentem i źródłem wszelkiej modlitwy jest praktyka namiotu spotkania. Wiernie, systematycznie, codziennie podejmowany wysiłek modlitwy osobistej, tak jak ją ukazywaliśmy. Podkreślamy to, i do tego wracamy we wszystkich powstających w ruchu wspólnotach i we wszystkich programach formacyjnych. To jest fundament. Fundament, ja spotykam się z Jezusem, ale to nie jest ograniczone do ruchu Światło Życie. I zresztą tak też było, bo ksiądz Blachnicki widział, że, żeby to dawać inny, szczególnie w przestrzeni charyzmatycznej, znam człowieka, który nigdy nie był w ruchu Światło Życie, był w wspólnocie charyzmatycznej w latach 80., spotkał się i wiedział, co znam od spotkania. Tak? Wiedział, co to jest. Że o, mówiono mi o tym. Właśnie to jest ten dar. Zakończę taką nadzieją, bo my po to się nad tym pochylamy. Nie żeby tylko się spotkać na jakiejś teorii, tylko żeby zobaczyć wizję celów, wizja drogi, gdzie idziemy, po co to robimy i po co innych do tego prowadzimy, po co innym dajemy to życie. Kiedy rozpoczynał się Domowy Kościół kształtować, i zaczęto wydawać list do wspólnot, to pierwsze numery były poświęcone poszczególnym zobowiązaniom. I był też taki numer poświęcony właśnie namiotowi spotkania. Notabene w tym numerze całą wizję namiotu spotkania została nie napisana przez księdza Blachnickiego, tylko przez księdza Henryka Farela. Warto sobie poczytać. To był tekst programowy. Ale wstępniak do tego listu kończy się taki. To zakończy i będzie pieśń. Bo z tego właśnie wyrasta jakiekolwiek życie. I co prawda pisze redakcja, ale jestem prawie przekonany, że to jest ksiądz Blachnicki. Jesteśmy głęboko przekonani, że ruch wspólnoty rodzinnej rozwinie się wspaniale w naszej ojczyźnie, jeśli Duch Święty rozbudzi w nim życie modlitwy, dzięki któremu
powstaną prawdziwe oazy nowego życia w naszych rodzinach. I módlmy się też dzisiejszego wieczoru, aby wszyscy, którzy formują się szczególnie w Irlandii, w przestrzeni Ruchu Światło Życie, właśnie aby Duch Święty obdarzył tym darem modlitwy, abyśmy też tym darem promieniowali na innych, którzy niekoniecznie będą z nami szli tą samą drogą, ale którzy nauczą się przychodzić do Jezusa, mówić Mu o sobie, słuchać Go. Bo to nie jest dla jakiejś grupy wybranych. Jezus jest dla każdego dostępny w Słowie i w sakramencie. Amen.